Cześć, witam Was w drugim odcinku Szybkiej Historii. Miłego oglądania. Luis Suarez Boni będzie mowa w tym odcinku. Urodził się 24 stycznia 1987 roku w Salto w Urugwaju. Luis swoją zawodową karierę zaczynał w Nacjonalu, w którym to w 27 spotkaniach strzelił 10 goli. Kolejnym klubem Suareza było Groningen, w którym strzelił 10 bramek w 29 spotkaniach. Po udanym sezonie w Groningen Urugwajczyk przeniósł się do Ajaxu. Do strzelenia 81 bramek wystarczyło mu 110 spotkań. Kolejnym przystankiem w karierze Luisa był Liverpool. Dla The Reds zdobył 69 bramek również w 110 spotkaniach. W lecie 2014 roku z Liverpoolu przeniósł się do Barcelony, w której strzela z ogromną skutecznością. 75 spotkań i 64 gole. W barwach Urugwaju wystąpił 98 razy. Piłka do bramki padała 52-krotnie. Warto również dodać, że podczas Copa America 2011 wraz z reprezentacją zdobył złoty medal, a indywidualnie został wybrany najlepszym zawodnikiem tego turnieju. Jeśli Wam się spodobało, lajkujcie i subskrybujcie. Ja życzę Wam miłego wieczoru. Cześć.